No hej, cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Pet Simulator X po prostu. Słuchajcie, w tym odcinku przedstawię wam mega fajny sposób na właśnie farmienie jakby gemów, jak i na awku, jak i też po prostu podczas grania. A wy słuchajcie, do tego sposobu będziemy potrzebować pety, które będą mogły szybko niszczyć skrzynkę znajdującą się właśnie na końcu tego normalnego świata. I właśnie o to w tym chodzi, jak sami zobaczycie. Jeszcze ją dosłownie mniej niż sekundę i za samo zniszczenie dostajemy 500 gemów. To jest właśnie wszystko. Naprawdę mega szybko to idzie i możemy bardzo fajnie sobie tutaj podekspić gemy. Potrzebuję po prostu pety, które szybko potrafią zniszczyć tą skrzynkę. Oczywiście petami co wolniej to niszczą, też to metody działa, tylko po prostu będzie mniej efektywna. Ale też możecie, jak sami widzicie, zdobyć tutaj naprawdę duże ilości gemów. Całkiem fajnym, szybkim czasie. Jak na przykład potrzebujecie na enchant, na przykład, nie wiem, chcecie kupić jakiegoś peta, to według mnie tutaj zbieranie gemów jest po prostu idealne. Ale dobra, teraz porozmawiamy o tym, jak zdobyć te gemy awcząc. Czyli na przykład zostawicie sobie grę włączoną na noc i chcecie po prostu sobie podawczyć, zdobyć trochę gemów, po prostu nic nie robiąc. A więc jest to tego łatwy sposób. Musicie pobrać program nazywany Tiny Task. Tutaj już go sobie włączyłem, tak on właśnie wygląda po uruchomieniu. Link do niego dam w opisie. I ogólnie jak on działa. A więc słuchajcie, jak już właśnie go pobierzecie i otworzycie, to będziecie widzieć takie coś. I musicie po prostu wcisnąć sobie jakby ten klucz i ustawić recording hotkey. Czyli będzie on po prostu nagrywał to, co zrobicie jakby w grze, po prostu wasze ruchy, co zrobiliście myszką i w ogóle. I polecam ustawić to na F8. Jest to opłacalne i w ogóle po prostu no opłacalne. No najłatwiej zapamiętać. Natomiast playback hotkey możecie ustawić sobie, no, w sumie możecie ogólnie to ustawić jak chcecie, jak po prostu wam jest wygodniej. I na temat playback hotkey to najbardziej polecam ustawić F12, jednakże na Robloxie jest tym problem, ponieważ jeżeli ustawicie F12 i klikniecie F12, to po prostu zaczyna wam nagrywać obraz z Robloxa. Dlatego ja właśnie używam Ctrl-Shift-Alt-P i ustawiacie Set Repeat Count. Będzie to po prostu liczba jakby powtarzania danej czynności przez, no, po prostu Tiny Taska. Dlatego właśnie polecam tam ustawić jak najwięcej, ile się da, żeby powtarzało to cały czas. I jedyne co musicie zrobić to teraz kliknąć F8, przytrzymać i po zniszczeniu skrzynki znowu kliknąć F8. Myślę, że zrobiłem to za wcześnie, ale teraz jeżeli klikniemy Ctrl-Shift-Alt-P, to będzie się to nam zbierać. Czasami też jak skrzynka spadnie później, to będzie po prostu wolniej zbierać. Dlatego to już sobie ustawcie, jak teraz oczywiście skrzynka mnie nie lubi i spada naprawdę późno. O, ale jak sami widzicie, jak spada wcześniej, to naprawdę szybko to idzie. Ja, musicie sobie to po prostu ustawić, tak. Ja to tutaj źle ustawiłem w sumie. Zostawmy to jeszcze raz. Klikniemy F8. Oj, źle. Klikniemy F8, przytrzymajmy. Po zniszczeniu. Doom. Ctrl-Shift-Alt-P. I po prostu będzie się tam to niszczyć. I w taki fajny, łatwy sposób możecie po prostu zebrać spore ilości gemów. Coś nie działało. Tutaj właśnie nie idzie to od razu tak jak chcę, ponieważ skrzynia no nie zawsze przylatuje w tych samych odstępach czasu, jakie są. Jednakże mówię, że możecie sobie na tym naprawdę zdobyć spore ilości gemów. Tym bardziej, jak zostawicie sobie to na jakiś czas, na przykład, nie wiem, pójdziecie teraz do szkoły, to podczas gdy będziecie w szkole, to po prostu będą wam się nabijać gemy. I jest to naprawdę mega fajny sposób, ponieważ sami widzicie, możecie zdobyć na tym duże ilości gemów w całkiem szybkim czasie. No sami widzicie, że idzie to całkiem sprawnie. Tak normalnie jakbyście grali w godzinę z takimi petami co ja mam, możecie zdobyć naprawdę trochę ponad milion gemów. Także na takim awku też myślę, że gdzieś 800 tysięcy na godzinę, może trochę mniej, może trochę więcej, to już zależy. Powinno wlecieć, więc naprawdę jest to fajny sposób. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało, mam nadzieję, że komuś pomogłem. I to tyle. Dzięki, trzymajcie się, no i pa pa.